Siemanko, ja jestem Kacper. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Ultimate Fishing Simulator. No, po prostu będę też nagrywał, bo zacząłem się interesować jakby wędkarstwem. No i będę też nagrywał właśnie tą grę, bo mi się bardzo podoba. No, wolny połów, no i już tutaj Warszawa Wisła, pociąg kleje, no i jeszcze odblokowałem Mikołajki jezioro. Zacząłem, jakby już mam trochę pieniędzy, o widzicie, tutaj mam trochę pieniędzy, o, no tutaj, nie? Te monety, to widzicie, to sobie mam trochę. No i łowimy, ja łowię na blachę, na szczupaka próbuję łowić, no i też tutaj, o, widzicie? Tutaj muszę trochę grafikę zmniejszyć, bo inaczej to tak średnio się gra, tylko jeszcze tak ustawiam, żeby drzewa były. Ale jakby tu mamy jeszcze łódki, echosondy mamy, mamy zanętę, od która zwiększa jakby zwiększa wielkość ryb o 10%, są różne, nie? Na przykład ja łowię na takie coś, na taką blachę i ja też prawdziwym wędkarzu też łowię na takie blachy. Dobra, dobra, zrzucamy. I chodzi o to, że tu się zarzuca, ściąga i tak się imituje, że rybka pływa. Ja mam wibracje włączone, nie? I po prostu jak zawibruje mi, to znaczy, że ryba bierze. Nie ma tutaj na gruntową, ale można na spławik i na spinning robić. O! Jest! Podbierak. Nie zawsze, jak jest mała, to tego to nie, o, szczupak. Prawie 2 kilo, to można powiedzieć, że widać takie błędy graficzne, ale przynajmniej jakaś gra taka, i też jest Fishing Professional od gry, no i też jest Fishing Planet na komputer, no i na laptopa. Kurde, zapóźno zaciąłem. Dobra, spróbujemy teraz połowić na białe robaki. Znaczy robak biały pisze, ale to są jakby białe robaki. No. Dobra, jeszcze zanęcę to na karasia. Pyk. Zobaczymy, jak ten odcinek się przyjmie, bo to będzie taki testowy. Jak będzie wam się podobać, to dwie łapki w górę i nowe. No i przepraszam za taką długą przerwę, tylko po prostu jakby mam też sprawy, nie? Takie szkolne, po prostu te lekcje online, też nie ma takiego czasu jakby robić, też nie ma takiego, wiecie, mam po prostu dużo też zajęć teraz w domu, no to niestety też o, ma nowy kowrotek w ogóle, bo są takie losowania co jeden dzień, nie? Że po prostu jak los, po prostu są takie losowania i tam poszta pieniądze, znaczy monety, kowrotki, wędki, jakieś, wiecie, jakieś te rybki sztuczne, gumowe, no i jakieś tam różne. Jeszcze haczyki, no. Dobra, jak taki kowrotek ten tu tutaj jest. No pierwszy to jest taki, nie? To jest taki kowrotek, co się dostaje na początek, a taki kowrotek to jest już, jak go wylosowałem. I echosondy to łódki, to powiem wam, chyba się łódka bardziej opłaca kupić niż echosondę. No na przykład ja najpierw chyba do łódkę kupywał, później echosondę kupię. Bo na łódkę echosondę się kupuje, nie? Jakby echosonda, są dwie echosondy. Dobra, wrócę i wam pokażę. Są dwie echosondy. O, tutaj sprzedam te rybki. Dobra. W sklep. Są dwie rodzaje echosond. Taka wykrywa ryby, pokazuje wagę ryb, a druga jest droższa. Wykrywa ryby, pokazuje wagę ryb, pokazuje gatunek ryby. Nie? To są takie łódzie, takie różne są, nie? Takie pierwsze za 10... tysięcy, łódka drewniana z tym, kolejna z 15 tysięcy z takim silnikiem, no i nie wiem, czym one się te różne, montony są z wiosłami, takie, są takie łódki i takie, nie? Ale to wiecie, to jest takie, że można sobie wstanąć,
głowić, nie takie są. No i no to... To jeszcze sobie połowimy tutaj, bo to jest karki krąb. To są, pokazuje takie bardziej występujące, no i są później, a tu są sumy, karpie, drapieżniki, nie? To na suma to trzeba mieć porządną wędkę, bo inaczej pęknie. Albo kowrotek się zepsuje, albo wędka, albo się zerwa. No, znaczy tutaj chyba nie ma takiego czegoś, tylko bardziej żuka się zerywa. Dobra, porobimy tutaj na spinning tak zwany. Czyli zakładamy blachę. To jest jaka kotwica, nie? Kotwica. Dobra, zrzucamy. No, dobra, chowujemy. Opada sobie na dno. Zarzucamy. Dobra. O! Jest! Nie ma nic, kurde. Takie wibracje czuć po prostu, tak wibruje, tak bzzz, nie? Coś nie bierze, coś. No jednak już tu pokazałem i co? I pokazuje zielone jako bramówkę, nie? Jak jest na czerwono, to znaczy, że źle. O, tutaj to znaczy, że źle. Dobrze, to będzie koniec w dzisiejszym odcinku. To będzie na tyle. Zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. No i cześć!